15 w sprawie przyjęcia sprawozdania zarządu dziennika w działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego w 2019 roku. Na podstawie paragrafu 19 ust. 1 2 uchwala to następuje. W paragrafie 1 przyjmuje się sprawozdanie zarządu dziennika w działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków dzielnicy drugiej Wieluszki za rok 2011. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Biorąc pod uwagę wykonanie planu finansowego wydatków dzielnicy za rok 2012 oraz prawidłowość tych wydatków, jak również właściwe wykorzystywanie przyznawanych środków finansowych, to zdaniem priorytetowej powierzonym należy uznać za zasadę przyjęcia zarządu dzielnicy. Proszę Państwa, ja tak, najpierw chciałabym złożyć autopoprawkę zarządu do projektu komisji rewizyjnej, do tego załącznika. Chodzi o to, że nie wiem, czy Państwo mają sprawozdanie, ten projekt sprawozdania przed sobą. Na stronie, autopoprawka brzmi następująco, to będę tylko liczby. Na stronie 5 załącznika do projektu uchwały w punkcie numer 5 w pierwszej rubryce wykreśla się zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ zadanie zostało zrealizowane, błędnie to wpisałam z tego względu, że ja sprawozdanie pisałam, że dostaliśmy od realizatorów zadań oraz ze szkół i akurat to wtedy nie było ujęte.
przewodniczącej, prawda, stąd nasze rozmowy od ostatniej komisji, gdzie zauważyliśmy, że właśnie tutaj no, mamy niewyjaśnioną sprawę. I proszę panie Mieczysławie, nie wprowadzać w błąd naszym radnym. Bo mówi pan w tym momencie naprawdę rzeczy, które nie są prawdziwe. Nigdy pan dyrektor Jałowa nie napisał do rady.